Cześć, z tej strony Monika. Zamówiłam kilka rzeczy w Greenpoint. Mam nadzieję, że coś dziś ze mną zostanie. Zobaczcie przy okazji, co Greenpoint przygotował dla nas na jesień. Zacznijmy od koszuli, którą mam na sobie. Jest to koszula a la satynowa, ale wiecie, bez jakiegoś bardzo mocnego połysku, w przepięknym, głębokim, zielonym kolorze. Taki szafirowy, powiedzmy, to nie jest butelkowa zieleń. Koszula jest wykonana w większości z wiskozy. Mam na sobie rozmiar 36, który jest odpowiedni. Jest to niesamowicie przyjemny materiał, wygląda bardzo ładnie. To jest taka grubsza wiskoza, wiskoza z poliestrem, o ile się nie mylę, ale macie tutaj na pewno wszystko pokazane, a w opisie znajdziecie linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj mierzę oraz moje wymiary. Także tak się prezentuje ta koszula. Tak jak już mówiłam, bardzo porządny materiał, widać bardzo świetną jakość i jest to też taki grubszy materiał, także wygląda bardzo, bardzo porządnie. I do tego mam spodnie w pepitkę, rozmiar 38 i powiem Wam, że ten rozmiar 38 jest w mojej ocenie nieco za duży. Już Wam pokazuję, jak one się prezentują z tyłu. Dlatego, że mam dosyć sporo miejsca tutaj w pasie talii, one w sumie nie sięgają do talii, ale ciut poniżej, mam tego miejsca dosyć sporo i jak się spinam paskiem, to nadmiar materiału mi się zbiera i go po prostu widać, nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego spróbowałabym rozmiar 36, tym bardziej, że tutaj w udach jest jeszcze trochę miejsca. Spodnie są w kant, jeżeli chodzi o długość przy 1,60 m, to lekko za kostkę, ale myślę, że i tak przy płaskim obuwiu będą wyglądać korzystnie. Jak widzicie, bardzo ładny krój. Z tyłu jest guma, tutaj na wysokości pleców, a od połowy mniej więcej szlufki. Także świetnie, bo można wciągnąć pasek. Ja właśnie takie spodnie najbardziej lubię, do których można jeszcze dodać pasek. Mam wrażenie, że mają jakąś taką, wiecie, dłuższą żywotność. Także tego typu spodnie i zobaczmy, co tam jeszcze za spodnie zamówiłam, bo zamówiłam kilka par, szukam jakichś spodni fajnych na jesień, także może dzisiaj akurat któreś upoluję. Kolejne spodnie, tym razem rozmiar 36 i był to odpowiedni wybór, także tam myślę, że ta szóstka też byłaby lepsza, z wysoką talią. Tutaj macie szlufki na wysokości talii, także świetnie, można coś dołożyć. Materiał jest świetny, słuchajcie, gruby i wygląda bardzo dobrze jakościowo. Ja na to zwracam uwagę, bo pomimo tego, że nie kupuję zbyt wiele ubrań, to staram się kupować takie, które wyglądają bardzo ładnie. To w moim odczuciu, wiadomo, żeby mi się podobała jakość i tutaj wyglądają świetnie, jeśli chodzi o jakość. Zaprasowane w kant, podoba mi się to, jak się układają tutaj na tej wysokości, zapinane na haftki, na guzik i na zamek z kieszeniami. Tak się prezentują z tyłu i słuchajcie, one mają lekko rozszerzane nogawki, także to nawet nie tyle jest prosta nogawka, co szeroka nogawka. Kolor grafitowy, ale były chyba czarne i jeżeli chodzi o długość, to wymagałyby jednak tego centymetra do dwóch, jeżeli chodzi o skrócenie, bo przy 1,60 m lekko wchodzą pod obcas. A szpilki mam na sobie około 7-centymetrowe. Natomiast, no nie wiem, nie do końca jestem przekonana do tak szerokich nogawek, bo jak chodzę, to słyszę, jak ten materiał się o siebie ociera i niezbyt mi się ten odgłos podoba. Wiecie, może ja jestem zbytnio czepliwa, ale tak po prostu mam, taki mam charakter, że u mnie wszystko musi być perfekt, a w tym wypadku właśnie trochę szeleszczą i nie do końca mi to pasuje i to będzie przy wszystkich spodniach z szeroką nogawką, także muszę poszukać czegoś z nieco węższą. Zamiana na spódnicę. Mam na sobie spódnicę w pepitkę w rozmiarze 36. Jest to odpowiedni rozmiar, ona ma tutaj trochę luzu na wysokości talii, ale wiecie co, ten luz nie jest jakiś taki zbyt wielki, żeby jakoś bardzo odstawała. Niestety, ale nie ma szlufek. Zapinana jest z tyłu na suwak i to jest ten z tych cienkich suwaków, których jak kurczę nie lubię, bo nie ma ani żadnego dodatkowego zabezpieczenia, ani nic, a już mi się przyciął przy zakładaniu. Także słuchajcie, nieciekawie. Spódnica jest czarno-biała i ma jeszcze podszewkę. Także świetnie, typowo taka jesienna propozycja. Nie ma tutaj żadnych kieszeni. Myślę, że bardzo elegancka i materiał też wygląda porządnie. Także jakościowo naprawdę nie ma się co przyczepić. A teraz marynarka, rozmiar 36, przepiękny niebieski, głęboki kolor, taki chabrowy.
Niestety, ale jak widzicie, to coś tu jest nie tak z tym guzikiem. Nie wiem, czy to ja jestem krzywa, czy on jest po prostu nierówno wszyty. I wygląda to dosyć dziwnie. Jeżeli chodzi o sam rozmiar, to uważam, że jest odpowiedni. Tak się prezentuje marynarka z tyłu. Macie tutaj wszyte dodatkowo poduszki. Bardzo ładnie wygląda, jeśli chodzi o jakość, ale wiecie co, to nie jest gładki materiał, tylko taki jakby z fakturą tego a la zamszu. To chyba jest teraz modne, bo zamawiałam ostatnio bardzo ładną marynarkę z Zary i ona właśnie też miała taką fakturę, której ja za bardzo nie lubię, wolę takie zupełnie gładkie, albo powiedzmy o strukturze wiskozy. Także niestety raczej się nie polubimy, liczyłam na coś gładkiego. Ma też dosyć ciekawe guziki ta marynarka, żakiet zwał jak zwał, kieszon. Już Wam pokażę, jak wygląda po rozpięciu, bo się tutaj zapięłam na dwa guziki. Tak się prezentuje po rozpięciu. Marynarka jest dosyć miękka, także nie trzyma za bardzo fasonu, ale jest za to bardzo wygodna. A teraz koszula. Specjalnie ją wybrałam dlatego, że bardzo przypomina tym wzorem koszulę z Medicine. I byłam ciekawa, jak z jakością. I jakość jest też bardzo podobna. Przyjemny bardzo materiał. Przepiękny wzór. Mam na sobie rozmiar 36. I koszula jest też dość długa, bo sięga aż dotąd. Także niekoniecznie do takich jakichś cieńszych ubrań, ale na jesień myślę, że jak najbardziej w porządku. Do tego mam założone spodnie, również rozmiar 36. Jak już mówiłam, szukam jakichś spodni i będę się nad tymi zastanawiać, bo sięgają idealnie do wysokości talii. Materiał wygląda świetnie. Także wygląda świetnie jakościowo. Ma tą taką strukturę a la viskoza, którą ja bardzo lubię. Zaprasowane w kant. Jak widzicie, o, metka się gdzieś przemyciła. Nogawki są proste albo lekko rozszerzane. W każdym razie nie aż tak szerokie jak w przypadku tych spodni szarych i uważam, że to wygląda lepiej, no i tak nie szeleszczą jak chodzę. Jeżeli chodzi o długość, to również świetna do obcasów, bo sięgają za kostkę przy płaskich obcasach, przy płaskich butach. Zastanawiam się, czy jednak nie będą włóczyć po ziemi, ale myślę, że nosiłabym je właśnie do jakichś kozaków, czy do botków. Teraz jesienią wyglądałyby bardzo fajnie, bo ta nogawka też jest w stanie wiele ukryć. Zaprasowane w kant z przodu i z tyłu. O, jeszcze Wam pokażę, bo z tyłu mają również taką gumę, tak jak te pierwsze. I to jest świetne. Mają szlufki. Tak, są tutaj szlufki, ale widzę, że tak. A nie, są wszędzie. Już myślałam, że są tylko dwie, bo nie mogłam wyczuć kolejnych. Także szlufki są, można sobie wkasać pasek i tutaj na pewno bym pasek zastosowała. I te spodnie bardzo mi się podobają. Jest duża doza prawdopodobieństwa, że ze mną zostaną, ale się jeszcze zastanowię, bo jest jeszcze co mierzyć. Zamówiłam jeszcze spódnicę. Ta spódnica jest w rozmiarze 38. Jest tak ciut za duża, ale nie na tyle, żeby mi gdzieś spadała, więc trzyma się jeszcze nie najgorzej. Zapinana jest z tyłu na suwak i tutaj macie pasek. On jest wciągnięty. Tak, można go wyciągnąć. Także w porządku. Pasek bardzo fajny, tak swoją drogą. Ja bardzo lubię paski. Wykonana jest z takiego materiału miękkiego, nie ma podszewki, także układa się całkiem nieźle, ma dużo przeszyć. Tu jest przeszycie. Także czy mi się te przeszycia tak bardzo podobają, no to nie wiem. Natomiast długość jest fajna, bo spójrzcie, przy 1,60 m sięga przed kolano, ale nie jest jakaś bardzo krótka, taka wiecie, wyzywająca. Więc myślę, że też dobra do pracy. Bardzo mi się podoba i będę nad nią myślała, tylko że zastanowię się jeszcze, czy nie zmierzyć rozmiaru 36, dlatego że może będzie tutaj po prostu bardziej dla mnie komfortowa na wysokości talii, bo obawiam się, że niestety, jeżeli załóżmy schudnę ten 1 kg, jakby mi się przytrafiło, nie planuję, ale wiecie, nigdy nie wiadomo, to może być tak, że będzie mi jednak spadać, a ten pasek nie jest regulowany. To jest taki, wiecie, zakładany pasek. No, ewentualnie można go wymienić na inny, ale ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że jak coś jest nieco za duże, a zepnę się za mocno paskiem, no to się zbiera nadmiar materiału i to naprawdę nie wygląda dobrze. Dlatego wolę ubrania lepiej dopasowane.
Spódniczka sama w sobie przyjemna, lekka, lekko rozkloszowana, także nigdzie tutaj myślę, że wiatr nie będzie podwiewał i trafia do sfery rozważań. Kolejna spódnica, tym razem w przepięknym niebieskim kolorze, taki głęboki, chabrowy. Bardzo mi się ten kolor podoba, a widzę go dosyć sporo w sklepach, więc pewnie się na coś skuszę. Spódnica ma podszewkę, rozmiar 38 jest dobry, aczkolwiek tutaj w talii, w brzuchu jest trochę luzu, trochę. Na tyle trochę, że kurczę, wiecie co, jednak ten materiał się gdzieś tutaj zbiera i będzie się pewnie przesuwać nieco w dół, dlatego sprawdzałabym rozmiar 36. Jak już mówiłam, ma podszewkę, materiał jest grubszy, także jest to taka typowa jesienna spódnica. Nie ma kieszeni, ale dla mnie to jest plus, bo jak wiecie, lubię rzeczy dopasowane, a jednak często te kieszenie się odbijają i to mi się nie podoba. Zapinana jest z tyłu na zamek. I wiecie co? Szkoda, że nie ma żadnego guziczka ani haftki, bo ostatnio w spódnicy innej marki byłam w pracy i ten zamek niestety, ale nawalił. Po prostu nie byłam go w stanie rozsunąć. Jak już go rozsunęłam, nie byłam go w stanie zasunąć. Także było nieciekawie i żałowałam, że nie ma chociaż takiego guziczka czy haftki, który mogłabym w razie, kiedy ten zamek właśnie się zatnie, przytnie, to się spiąć i jakkolwiek wytrzymać do końca dnia. Na szczęście ostatecznie udało się go zapiąć i później jeszcze raz rozpiąć i znów zapiąć. Także będę się musiała niestety przespacerować do Krawcowej po nowy zamek. Takie moje przemyślenia. Jeżeli chodzi o długość, to również idealnie przed kolano, ale wiecie co, z Greenpoint mam te doświadczenia, że te długości mają przyzwoite przy 1,60 m wzrostu, także super. No pewnie dziewczyny o wzroście 1,80 m mogą mieć nieco odmienne zdanie, natomiast przy moim wzroście długość jak najbardziej idealna i spódnica mi się podoba, także będę się zastanawiać właśnie, czy nie sprawdzić nieco mniejszego rozmiaru, ale obawiam się, że tutaj na wysokości ud po prostu będzie zbytnio opięta i nie będę wyglądać dać zbyt dobrze. Także to jeszcze zobaczymy. A teraz chabrowe spodnie, które właśnie możecie kompletować z marynarką, którą widziałyście wcześniej, i spódnicą. Zapraszam Was na moje shorty, bo tam będą pokazane już komplety. Natomiast same spodnie, jak widzicie, dosyć opięte, dlatego że jest to rozmiar 34. I nie wiem, czy ja coś źle zamówiłam, czy nie było rozmiaru, czy oni mi coś źle wysłali. Jakieś nieporozumienie tutaj zaszło. No ja się w nich zapięłam, ale spójrzcie, jak tutaj się rozchodzą zaprasowania. Także myślę, że zdecydowanie rozmiar 36 byłby tutaj po prostu lepszy. No nie podoba mi się, jak się to tutaj rozchodzi. W mojej ocenie bardzo podkreśla to brzuch, a mają zamek, nie zamek, tylko pasek, więc nawet jeżeli tutaj w talii byłyby lekko za luźne, to bym się była w stanie ładnie nimi spiąć. Sam fason mi się bardzo podoba. Mają kieszenie, wykonane są z takiego samego materiału, jak tamta marynarka, także ładnie opływają ciało, co mi się podoba. Jak widzicie, jeżeli chodzi o nogi, to wyglądają fajnie, jeżeli chodzi o długość, to do 7-centymetrowych obcasów nie wymagają skrócenia, nawet przy tych 5-centymetrowych. Myślę, że spokojnie będzie można w nich chodzić i będę się zastanawiać właśnie nad przymiarką 36, chociaż patrzę tutaj w lustrze, że w udach leżą w porządku. Bo ja się zawsze martwię, żeby tutaj za mocno tych ud nie podkreślać, tylko tu, że się rozchodzą. No nie wiem, zobaczymy, bo sam krój w sobie mi się podoba. Podoba mi się to właśnie, że materiał jest taki lejący, niesztywny, nie łamie się, tylko opływa. No ale co będzie, to jeszcze zobaczymy. Nie mają tej gumy z tyłu, mają tutaj zamek, mają guziczek i mają pasek, który możecie wyciągnąć. Także jeżeli ten pasek Wam się nie podoba, możecie go wymienić na inny albo nosić spodnie solo. Zamówiłam również przepiękną, czarną, klasyczną sukienkę. Mam na sobie rozmiar 38 i jest to odpowiedni rozmiar. Wykonana jest z przyjemnego, ciemnego materiału, takiego lekko grubszego. Nie ma nigdzie podszewki. Delikatnie marszczona jest tutaj na brzuchu. To marszczenie idzie bokiem. Jak widzicie, dekolt bardzo oszczędny, brak rękawów. Z tyłu zapinana jest tutaj na guziczek i na zamek. Ja ją założyłam przez dół.
i nie sprawiło mi to żadnego problemu. Także super, bo nie lubię sukienek zakładanych przez głowę. Jeżeli chodzi o długość, to sięga idealnie do kolan. Także myślę, że niezwykle elegancka, bardzo ładna propozycja. Będę się nad nią zastanawiać, bo właśnie szukam jakiejś takiej prostej, eleganckiej sukienki, która byłaby idealna do pracy i nad tą będę się zastanawiała też ze względu na tę długość. Także idealnie do kolana. Wiecie co, fajnie jakby była tak ciuteczkę krótsza, te 2 cm, no ale nie jest i mimo to moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Kolejna sukienka, no słuchajcie, jak mogłoby zabraknąć sukienek. Rozmiar 36, jest to rozmiar odpowiedni. To jest sukienka z nowej kolekcji, taka bardziej reklamowana, dlatego byłam ciekawa, jak będę w niej wyglądać. W tym przepięknym niebieskim kolorze, idealnie dopasowana, zapinana na złote guziczki. Także świetnie, można ją rozpiąć całą, bardzo wygodnie się zakłada. Nie mamy tutaj żadnego kołnierzyka, możemy się zapiąć aż do tej wysokości. Ja nie przepadam za takimi wysokimi zapięciami, wolę jednak zostawić sobie trochę ciała na wierzchu, dlatego jest nie do końca zapięta. W talii jest pasek i są też dwie szlufki, które trzymają go na miejscu, ale pasek jest luźno włożony, także możecie go wymienić na jakiś inny, jeżeli akurat ten Wam się nie podoba. I falbana zaczyna się tuż przed kolanem, a sama sukienka ma taką długość, powiedzmy, troszkę więcej niż 3/4, jeżeli chodzi o 1,60 m wzrostu. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się też podobała na stronie. Podoba mi się też, jak leży. Materiał jest przyjemny, wygląda bardzo dobrze jakościowo, jest cienki, nie ma tutaj żadnej podszewki, ale myślę, że nie będzie w niej zimno też ze względu na jej długość. Obawiam się tylko tego dekoltu, bo tak nie do końca mi się podoba, jak się układa nawet po tym niezapięciu, chyba żeby ją jakoś tak, wiecie co, o, i tutaj na przykład widziałam takie fajne albo broszki, albo takie piny, nie wiem jak się to nazywa, wiecie o co chodzi, co się przypina do ubrań, takie przypinki, o, i można kupić dwie jednakowe i na przykład sobie w ten sposób przypiąć ją tutaj w tych dwóch miejscach. I by to też wyglądało całkiem nieźle, dlatego będę się zastanawiać, bo sama sukienka mi się bardzo podoba, uważam, że też schlebia figurze. No i ten kolor jest niesamowity, niezwykle głęboki i piękny. Dodatkowo ma kieszenie, także będę myśleć i jest duża doza prawdopodobieństwa, że ze mną zostanie. A teraz sukienka, która bardzo mi się spodobała na stronie. Ma rozmiar 34, bo nie było mojego rozmiaru, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. Może akurat nie będzie źle. Ale słuchajcie, nie jest dobrze. Zresztą widzicie same, co się tutaj dzieje. Sama sukienka jest bardzo ładna. Sięga, jak widzicie, lekko za kolanko. Uważam, że świetna jesienna długość. Dodatkowo jest tak z plisowaniem. Tutaj takim bardziej gęstym, a tutaj już nieco luźniejszym. Z podszewką, nie ma kieszeni. Zakładany dekolt, ją się wdziewa, nigdzie nie ma zamka. Dodatkowo mamy bufiaste rękawy ze ściągaczem. I szczerze mówiąc, troszeczkę ta gumeczka mnie tutaj ciągnie, ale nie jest najgorzej, jak są tak w pełni rozpuszczone te rękawy, to wtedy mi to bardzo nie przeszkadza. Być może właśnie przy rozmiarze 36 tak bardzo by nie ciągnęły. Ma dodatkowo jeszcze w talii pasek, co mi się bardzo spodobało, bo ja lubię właśnie tego typu sukienki, tylko słuchajcie, jest to rozmiar 34. O ile sama sukienka jeszcze w porządku, o tyle ten pasek jest po prostu za krótki, także ściska mnie przeokropnie. Jak widzicie, zbytnio. Nie wygląda to zbyt dobrze, także zapięłam się, bo się zapięłam, ale chodzić bym tak nie chodziła, bo jest dla mnie to niekomfortowe, ani nie wygląda, ani ja się nie czuję w tym jakoś fajnie. Ale myślę, że sama sukienka w sobie jest bardzo ciekawa i bardzo ładna, dlatego będę się prawdopodobnie wybierać do sklepu, żeby przymierzyć po prostu rozmiar 36. Ostatnia sukienka na dzisiaj, a zarazem ostatnia rzecz na dzisiaj. Sukienka z nowej kolekcji, jakiejś takiej sygnowanej bardziej.
przepięknym różowym kolorze. Mi się wydaje, że może ten odcień trochę lepiej koresponduje z moją skórą niż niebieski. Natomiast sama sukienka nie do końca mi się podoba, jak leży na mojej figurze. Mam rozmiar 36 i jest to rozmiar odpowiedni, także abstrahując od rozmiaru, uważam, że ta część tutaj nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Jakoś tak, nie wiem, obniża mi tą talię, a ja bym wolała, żeby nieco podnosiła, o tak może by lepiej wyglądała, no ale nie do końca tak to wygląda, jak sobie wyobrażałam. Jeżeli chodzi o samą sukienkę, to jest zwiewna, lekka, ma podszewkę, świetną długość do kolan, dodatkowo bardzo ciekawy wzór i jest poprzeszywana w wielu miejscach taką połyskującą różową nitką. Także czy taka dzienna, codzienna, no może niekoniecznie, no do pracy jak dla mnie nie bardzo, ale może na jakieś wyjście, na jakąś kolację, to może bardziej. Tak, bardzo mi się podobała, podoba mi się ten materiał, sam krój, nie podoba mi się natomiast to, jak leży tutaj w talii. Jeszcze pokażę Wam, jak jest zapinana, bo jest z tyłu zapinana na zamek aż do samego karku, także wysoko. Dzięki temu ten dekolt ładnie się trzyma i się nie rozjeżdża. Tak jak mówię, no nie do końca ten element mi się podoba, dlatego się nie zdecyduję. Czy coś dzisiaj wpadło Wam w oko? Jak Wam się podoba nowa kolekcja Greenpoint? Ja być może coś tam przygarnę, ale czy ostatecznie coś zostanie, to zobaczycie w opisie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji. I zapraszam Was na następne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!